Tessa. Jezus, ja wywyższam Twoje imię. Jezus, uwielbiam Ciebie. Jezus, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś światłem. Ja Ci, Jezus, dziękuję za to, że Ty jesteś życiem. Ja Ci, Jezus, dziękuję za to, że Twoje światło świeci na tym miejscu. Ja Ci, Jezus, dziękuję za to, że te słowa będą dzisiaj dotykać ludzi. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym miastem. Ja podnoszę Twoje imię. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że to słowo dzisiaj będzie miało realny wpływ na ludzi. Ja ogłaszam, że dzisiaj to słowo będzie wpływało na serca ludzi. Ono będzie podnosić ich życie. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że dzisiaj na tym miejscu ludzie przekonywani są o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja Ci, Ojcze, dziękuję za to, że Twoja sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie. Ja Ci, Ojcze, dziękuję za to, że jedyna droga to Twój Syn, że to jedyna droga do nieba, że dzisiaj ludzie będą przekonywani, że nie ma innych dróg do nieba, ale tylko jedna brama, Jezus Chrystus, ta brama, którą myśmy weszli, ta brama, którą oni dzisiaj wejdą, ta brama, która jest otwarta dla każdego człowieka, oto brama, Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Drodzy przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki, jestem tutaj po to, dlatego i z tego powodu, ponieważ sam zostałem zbawiony i przyszedłem tutaj po to, aby powiedzieć wam o tym, że każdy człowiek może zostać zbawiony za darmo, z łaski przez wiarę. Co to znaczy z łaski przez wiarę? Łaska to Boża przychylność dla człowieka, na którą nie można sobie zasłużyć. Łaska jest wtedy, kiedy przyjmujesz to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Drodzy przyjaciele, ludzie w tym kraju rodzą się w tym kraju z tym systemem religijnym i na dzień dobry są oszukiwani. Religia na dzień dobry serwuje informacje o tym, że musisz być dobrym człowiekiem i robić dobre uczynki, aby wejść do nieba. Religia mówi ci o tym, że musisz wypełniać sakramenty, robić to, robić tamto, tego ci wolno, tego ci nie wolno. Religia mówi ci, jak się obsługuje Boga, a to jest jeden wielki kit. Drodzy przyjaciele, jeżeli masz w sercu choć trochę pragnienia poznania prawdy, to przewertujesz temat, w którym cię wychowano od małego. Sprawdzisz, czy to jest prawda, jeśli zależy ci na prawdzie, bo jeśli nie zależy ci na prawdzie, będziesz żył w systemie religijnym i będziesz sam siebie oszukiwał. Ale ja ci teraz powiem, o co chodzi. Chodzi o to, co ty zrobiłeś z tym, że Jezus Chrystus umarł za ciebie 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Liczy się Chrystus. Rzeczywistością jest Chrystus. Prawdą jest Chrystus. Jezus Chrystus jest wszystkim, co ja mam w swoim życiu. Zostawiłem wszystko, ponieważ usłyszałem o tym, że On wszystkie moje grzechy wziął na siebie i przybił do krzyża. I dla mnie nie jest to pusty slogan i nie dokładam do tego swoich dobrych uczynków, ponieważ dobre uczynki wypływają ze mnie, ponieważ przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i interesuje mnie to, aby żyć świętym życiem. Ale nie to, aby robić dobre uczynki, przyprowadziło mnie do Jezusa. Do Jezusa przyprowadziła mnie moja decyzja. I każdy człowiek jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji. Jeżeli podejmiesz decyzję, że powiesz tak: Jezus, ja Ciebie chcę, ja Ciebie potrzebuję, ja przepraszam, że żyłem bez Ciebie, ja zapraszam Cię do mojego życia, ja dziękuję Ci za to, że Ty za mnie umarłeś. Jezus, jestem Ci wdzięczny, wypełnij mnie, przyjdź do mnie, zawołaj tak do Niego, niech Twoje serce otworzy się, niech Twoje serce zapragnie Jezusa, bo liczy się decyzja. Ludzie żyją na tym świecie i odchodzą z tego świata, nie podjąwszy decyzji i nie uwierzywszy Jezusowi w to, co zrobił na krzyżu Golgoty. Ludzie próbują zasłużyć, ludzie pokładają swoje życie w rękach człowieka. Kiedy pytam się ludzi, czy poznałeś Jezusa,
Czy jesteś człowiekiem wierzącym? On mi mówi, ja chodzę do kościoła, a ja ci powiadam, to, że chodzisz do kościoła, nikogo nie interesuje, a już na pewno Boga. Boga interesuje to, co zrobiłeś z krzyżem Golgoty i z tym, że za ciebie została przelana święta krew. Z tym, że ta święta krew przelana się przez twoje grzechy. Ja do tego potrzebuję osobiście. Dla mnie stało się to najistotniejszą rzeczą. Chrystus umarł za moje grzechy. Ja dzisiaj, Jezus, dziękuję ci za to, że dałeś mi życie. Ten świat jest skazany na porażkę, ponieważ odrzuca dzieło krzyża Golgoty. Ten świat jest skazany na porażkę, ponieważ to świat konsumpcyjny. Ludzie jedzą, śpią, żyją i umierają, ale ten, kto przyjął Chrystusa, trwa wiecznie i nie zginie, bo święta krew oczyszcza go z wszelkiego grzechu. Jeżeli przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, i będzie to twoja osobista decyzja, będzie to twoje skierowanie się na Jezusa, wtedy będziesz zbawiony. I nikogo nie obchodzą twoje uczynki, to, że chodzisz do kościoła, to jakiego jesteś wyznania, to wszystko ściema. Bo prawdą i rzeczywistością jest Jezus Chrystus. I On tutaj dzisiaj jest. Jest tutaj z nami. Jest z każdym człowiekiem. A raczej w każdym człowieku, który zdecydował się, aby przyjąć go do swojego życia i aby podążyć prawdziwie za Nim. Jezus najwyższej godzien chwały, Jezus najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię i my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy, przyjmij hołd, wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych, tak władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Drodzy przyjaciele, dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest czas, kiedy twoje życie może zacząć tętnić. Przyjdź tutaj, nie obawiaj się, nie wstydź się. Podejmij decyzję, że chcesz przyjąć Jezusa. Jeżeli chcesz, abym cię poprowadził w modlitwie, to przyjdź tutaj, zrobię to. Poprowadzę cię w modlitwie, prowadzę się do Jezusa jeszcze dzisiaj. Ale zrób to jak najszybciej. I nie pozwól na to, aby być nadal oszukiwanym. Jeżeli jest tutaj osoba, która potrzebuje uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby, masz ułomność, jeśli masz reumatyzm, to przyjdź teraz, będziesz uzdrowiony. Każda osoba, która zmaga się z bólem kości, przyjdzie tutaj teraz, a ja ją uzdrowię, ponieważ święta krew Jezusa za wszystkie choroby została przelana. Przyjdź tutaj i weź swoje uzdrowienie. Hallelujah!